Witam, tutaj Wichu1993, to jest kolejny odcinek Factorio, więc w tym odcinku będziemy kontynuować dalej naszą produkcję. I chciałbym ogólnie, to tak, produkcję żelaza, tą co tutaj jest, możemy na razie zostawić. Ona nie jest zła, tyle że po prostu to trafi tutaj. Będzie produkcja po prostu pełna tego. Tylko że jeszcze to jest połowa, więc mógłbym to przedłużyć i to by nie było też złe. Jeżeli bym to połączył z tamtym, no to myślę, że też to nie będzie jakoś jako złe. Czyli zrobimy coś takiego, że to poleci sobie do tego i będzie sobie połączone z tym tutaj. Czyli gdzie są moje splittery niebieskie? Chyba nie mam żadnych splitterów niebieskich, pociągu nie ma. Dobra. Splittery niebieskie, ja w ogóle mam produkcję ich, bo mam ogólnie je tutaj, ale tam brakowało czegoś, chyba czerwonych płytek. Możemy to zrobić teraz. Raz, dwa. Skrzynia żądająca. I można zrobić. A gdzie to jest? Tutaj jest. Więc skrzynia żądająca będzie leciała tu. I to będzie tak, tak i czerwone te. Dobra, więc to powinno się robić. Produkcja sama z siebie z, no, tych pakietów zielonych też mam, jest problem cały czas, a jest problem, bo nie ma żelaza. Znaczy żelazo, no, słabo. Słabo z żelazem. Słabo ze wszystkim. Zastanawia mnie, czy chcę to jakoś powiększyć. Są dwa niebieskie belty. Myślę, że jak będą pełne, to nie będzie tutaj zbytnio problemów, czyli po prostu połączę to i powinno być ok. O Jezu! Czyli poczekam trochę, aż mi drony, boty przywiozą właśnie niebieskie splittery, bo one są bardzo mi potrzebne. I to sobie tutaj ustawię, żeby to było z dołu. Stop. Taki tam grymas. Cóż, poradzić. I ty będziesz leciał tu. I tu będzie kolejny splitter. I zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądać. Potem połączymy to jeszcze raz z splitterem. No, poczekamy, zobaczymy. Więc mamy splittery niebieskie. Chcemy to zrobić w ten sposób i tu jeszcze raz zrobić splitter, żeby po prostu dzielić to. I mamy teraz dwa pełne belty z żelaznych płytek. Zobaczymy teraz, jak to tutaj będzie wyglądało. Jeżeli podzielimy dwa niebieskie na cztery czerwone, powinno być ok, ale nie jestem pewny, dlatego chcę się upewnić, że na pewno będzie ok. I dodatkowo chcemy wywalić produkcję tutaj tej stali, bo ona nie jest w ogóle dobra, ani trochę dobra nie jest. Zostawię tylko to w ten sposób, dobra. I zobaczymy za chwilę, jak my tutaj to zaplanujemy. Więc tak, czy wystarczy to? No, plus minus, niby tak jakby. Lepiej na pewno będzie tutaj leciało, wszystko to tworzyło, ale potrzebujemy więcej. To jest pewne. No ale zobaczymy. To się powoli zwiększy. Teraz tak, chcemy zrobić tutaj piece, właśnie te, double furnace'y użyć. Czyli zrobimy sobie autocrafting tego. No dawaj. Jak widzicie, tutaj mamy dosyć sporo żelaza, które no czeka tylko, żeby być wykorzystany. Te żelazo czeka. To będziemy musieli usunąć. Chyba, jeszcze zostawię na razie, bo nie jestem pewny, jak to będzie do końca. Zanim jeszcze tutaj zrobimy to, to widzę, że mamy problem z plastikiem, ale nie dlatego, że produkcja jest za mała, tylko po prostu stary plastik aktualnie nie działa.
bo nie podłączyłem tego nowego plastiku do basa i przez to też wiele rzeczy nie działa przez to, ale możemy też to łatwo zrobić, bo czemu by nie zrobić po prostu skrzynią żądającą, bo możemy belta ciągnąć, ale nie musimy, bo mamy boty, więc nie ma tutaj zbytnio problemu. Mamy tu pełno plastiku, jak widzicie. I plastik, belt od plastiku jest to ten belt. Możemy sobie bez problemu podłączyć tutaj, żeby jak po prostu potrzeba, jak musimy mieć ten plastik, to możemy go sobie tutaj mieć. Czyli sobie tak ustawimy plastik i ustawimy sobie tak. I gdzie jest? Tu jest. Dobra, więc teraz z plastikiem nie będzie problemu. Powinien być. Znowu. Więcej beltów. Znaczy więcej tych czy potrzebuję? Na pewno będę potrzebował więcej, żeby tutaj leciało. 500 plastiku. No i może 500 plastiku. Możemy drugą skrzynię wrzucić. Czemu nie? Tak. Dobra, teraz już na pewno będzie wystarczająco tego na pełny belt. A to nie działa, bo nie ma tutaj węgla, z tego co widzę. Bo tu nie ma węgla, bo węgla nie ma ogólnie wszędzie. Ale węgiel ogólnie jest, tak. Węgiel się skończył tutaj, bo wszystko, no odłączyłem ten cały węgiel, on jest tutaj. Możemy go podłączyć z powrotem do basa, nie jest to złe. Chcemy podłączyć z powrotem do basa węgiel. Więc węgiel leci. Jeszcze jedną rzecz chcemy zrobić, bo no węgiel w końcu nam się skończy tutaj. Chociaż mamy go sporo, ale zawsze to się skończy. Chcemy odłączyć po prostu, żeby węgiel nie leciał do silników parowych, bo nie chcemy, żeby silniki parowe były zasilone węglem, ale chcemy, żeby pociąg był zasilony cały czas, więc będziemy musieli zrobić to też skrzynią żądającą, która będzie żądała węgiel i po prostu będzie pakować ten węgiel. Teraz tak, ja sobie tutaj odłączę węgiel, on będzie odłączony od samego tutaj tego miejsca, bo ogólnie to ja nie wiem, gdzie on tutaj leci. On leci do piecyków, dobra. Więc ten węgiel w końcu zostanie zużyty. Poczekam, aż zostanie zużyty. Ten węgiel nie zostanie zużyty. To już go wywalę. I oczywiście dlatego też nie chciałem zbierać tego węgla całego, bo wiedziałem, że mi się miejsce skończy. Ale to tam nie jest problem, bo wystarczy, że wezmę tak i boty zbiorą te rzeczy. No, chyba że nie będę miał miejsca w eku. Ale to tam też problem nie jest. Wrzucę węgiel tutaj. I już. Dobra, więc to jest zrobione. Ten węgiel minie. Tu już też już nie ma węgla, to dobrze. Musimy oszczędzać węgiel, bo węgiel jest przydatny. Bardzo. Plastik jest przydatny bardzo też. To teraz tak, pójdziemy do piecyków i zrobię sobie więcej przepalania żelaza od razu i za chwilę zrobimy przepalanie stali od nowa. Gdzieś ja miałem ten, to jest ten, on nie jest zły, ale też nie jest dobry ten blueprint, nie podoba mi się, osobiście powiem, bo no jest taki se. No to będzie tak i tak. Tyle wystarczy na 4 belty niebieskie. Bezproblemowo. Zrobimy sobie jeszcze tutaj oczywiście to. Tylko, że teraz jak to podłączyć? Nie ma za bardzo miejsca. Tu możemy dać. To nie jest złe miejsce. No dalej, szybciej. No masakra. Możemy też dać. Ogólnie to jestem w stanie wrzucić osobno. Nie, tu jest za mało miejsca. To nie jest za dobre.
Dam też na górze. Ale tak, żeby to nie przeszkadzało. O, tutaj. Dobra. I teraz jakby cię tu podłączyć? Chcę ustawić tutaj, żeby wyrzucało wywóz. Kłody na zero ustawić. Wtedy wszystkie kłody zostaną usunięte z mojego ekwipunku. Dobra. Więc to będzie na stal. Mało będzie, albo wystarczająco, nie wiem. Muszę najpierw to podłączyć. Co jest na 4? Tu mamy 3, 3. To będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest na 4, tak? A to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobra, to będziemy musieli to wywalić. I będziemy musieli zrobić splitter, znaczy balancer 8 na 8. Ok, czyli to będzie taki balancer. I będziemy chcieli podłączyć to od tej strony. Czyli tak po prostu będę tutaj to podłączał. I 4, to jest równo. No i tak dalej. I tak dalej. Więc to jest podłączone teraz. Mamy ten splitter, mamy 8 beltów żelaza. I teraz brakuje miejsca, żeby zrobić stal. No bo mamy 8 beltów i trochę to słabe. No ale będziemy chcieli podłączyć teraz osobno każdy tutaj belt. Więc będziemy chcieli się tego pozbyć znowu. I od nowa to postawić inaczej. Więc to będzie postawione, podłączone jakoś tak. Będziemy mieli 4 belty ironu. Na tą chwilę wystarczy, potem może nie starczyć, ale zobaczymy. To już zależy, czy będę robił mega faktory, czy też nie. Tu jest ten. Nie ma pociągu? Nie. O, hops. A żeby było równo, to postawię tutaj też ten. Żeby to jakoś wyglądało dodatkowo. I pociągniemy to aż do naszego tego. Tu jest ten, to musimy to jakoś to ominąć. Nie jest to jakiś tam wyjątkowy problem. Ominiemy to tu. Tu tak samo. Tu tak samo. Tu tak samo. Tu tak samo. I już prosta droga. Z dół tutaj też musimy ominąć. Tu. I tu jest wszystko ładnie prosto. Dobra. Hops. 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 I koniec beltów. Ojeju. To bym chciał się tego pozbyć. Jeżeli chodzi o ten iron, możemy zrobić to inaczej. Ale nie. Tak będzie ok. Teraz tak, belty. Mogę jakieś belty? Poproszę belty. No i zauważyłem, że brakuje smaru. Musimy to za chwilę poprawić. Czemu brakuje smaru? Dlaczego brakuje smaru? Zobaczmy, czemu brakuje smaru. Mamy tutaj jedną produkcję smaru tylko. Mamy dużo tego oleju. No to nic nie stoi tutaj za bardzo na przeszkodzie, żeby to po prostu zwiększyć produkcję tego. Tak po prostu. Można. Jasne. Więc to zrobimy sobie teraz. Chyba, że mam. Zrobimy sobie 3 takie zakłady chemiczne. 1, 2 i 3. Tu może być. Albo to postawię tutaj. No i teraz jak to tutaj ustawię? Ciebie bym chciał wtedy ustawić tutaj.
i po prostu pociągnę tutaj o w górę, tak, to tu. Teraz ty będziesz przeszkadzał. A po prostu w dół. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Tak, tak, tak. Dobra. Więc produkcja smaru została zwiększona i powinno być już ok, jeżeli chodzi o smar. No i mamy pełną produkcję ironu na niebieskie belty. Właśnie zaraz sobie to wszystko podłączyłem. Upewnijmy się, że wszystko jest ok. Nie wiem, czemu tutaj jest nie ok, ale... Aha. Nie. Czemu ta strona nie wyrabia... Wszystko jest, działa. Ale nie, wszystko jest ok. Okej, okay, no już jest dobrze. Już jest okej. Okay. Tu jest, tu jest. No tyle wystarczy ironu na ten moment. Będziemy musieli zrobić teraz. No właśnie, jest problem. Ile mamy tu ironu? Niedużo. Zostało tutaj tylko 1 500 000. No. No to trochę za mało. Dlatego tu będzie produkcja czysto pod stalowe, żelazne płytki. A z tego ironu skorzystam tutaj i to będzie do produkcji stali i tylko stali. I w ten sposób będzie dużo, dużo lepiej. I produkcję stali będę robił już tam na miejscu i transportował stal już botami. A beltami będę do bazy i z bazy już botami będą lecieć. Więc będę chciał tutaj zabrać kilka tych maszyn i tyle. To pójdziemy sobie do ironu i ogarniemy, jakbym to chciał ustawić. Schemat konstrukcyjny, gdzie jest tamten? Schemat konstrukcyjny do kopaczy. O, to jest ten. Aha. Dobra, więc tutaj mamy z żelazo. Jest to na, o, myślę, że tyle jest ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Tu muszę ustawić, może tak zostawię jak jest. Cztery są, belty, produkcja będzie lecieć, no właśnie, tu chyba będzie, po lewej stronie. Nie jest to za bardzo dla mnie fajne, ale nie mam miejsca, mogłem w górę to prowadzić. Tu jest dużo miejsca w górze, ale dobra, już zignorujmy to. Tak, tak, tak. Dobra. Podłączymy tu energię. O, nie ma słupów elektrycznych dużych. Wow. Jakim cudem. Dobra. Raz. Dwa. Dobra, może być. To będzie kopało, tylko jeszcze potrzebuję tego. Tutaj nie pasuje mi. Z tej strony już mi pasuje. Będzie to podłączone. Tylko słupy elektryczne. Dobra. I teraz jak, gdzie, co, je, gdzie, jak. Zrobimy. Ile tych double furnace'ów i czy to wystarczy. Jeżeli bym tu zrobił, to ja, powinno być ok. To zrobimy tak. Po 10, nie, po 20 weźmiemy. Po 15. Jeszcze. Po 25 na stronę. Tak. To będzie niebieski belt. Nie wiem, jak to będzie z tym. Jeden niebieski belt stali wystarczy na pewno. Dobra.
Czyli to będzie 4, 2, 3, 4 i podzielimy, zrobimy 2 na 4, nie, 4 na 2. Ok? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery na dwa. Dobra. I to leci niebieskimi beltami już tutaj, bo się boję, że nie starczy, że nie będzie przepustowości. O, daleka, daleka droga jest. Dobra. No i zabrakło mi niebieskich beltów. Ok, więc teraz tak, stawiamy tutaj te podajniki i zobaczymy na razie z czerwonym beltem po środku, jeżeli chodzi o stal, jak to będzie wyglądało. Bo możliwe, że niebieski, no, nie liczyłem tego. Tyle powiem. On będzie leciał oczywiście w górę, w dół. No i musimy tutaj też... No brakuje mi, tak naprawdę brakuje mi po prostu ekspresowych taśmociągów, dlatego daję czerwone belty na razie, potem zawsze mogę ulepszyć bez żadnego problemu i teraz bym chciał, tak naprawdę mogę stąd już tutaj brać to, czyli skrzynka zaopatrzeniowa będzie z dwóch stron, jedna strona wystarczy, ale już zrobimy z dwóch. I po prostu będzie to w ten sposób działać. Jeszcze podłączymy energię po drugiej stronie tutaj. O, super. Tu, tu i tu. No i jeszcze tu podłączę, bo czemu by nie. Hops. I to jest krzywo i hops, wszystko zrobiłem krzywo. Wow. Ups. Ups. O, jest teraz prosto. Tu nie ma prądu. Dobra, więc żelazo trafia, mamy tu cztery czerwone i są one na dwa niebieskie dane, to jest ok. Tutaj prądu brakuje. To już jest nie ok. Potrzebuję wieżyczki. To za chwilę. Powinno być ok. Ogólnie. Tylko jeszcze muszę ustawić te i zobaczymy, jak tam wygląda sprawa przepustowości beltów. Belta jednego. Będzie wreszcie tak. Nie będę musiał się ruszać. Okej. I jeszcze druga strona. Chyba widzę, że będzie przepełniony belt, więc... Chociaż... Nie, nie będzie. Czerwony wystarczy. Jak coś, to ja ustawiam blueprint jakby tego podajnika, trzymając shift i klikając lewy klawisz myszki. Taka tam duperelka. No i słyszę te. A, potrzebuję tutaj. Ale tylko jeden przyszedł. Tu jest jedna baza. Wow. Więc czerwony belt po środku wystarczy w zupełności. Dobra, mamy tutaj wieżyczki postawione, więc nie muszę się obawiać o ataki obcych. Super. Jeszcze tylko taka drobna uwaga, lepiej tu ustawić niebieskie splittery, bo będzie to szybciej działać. Jeżeli konwertujecie z czerwonych beltów na niebieskie, to splittery muszą być wtedy niebieskie, jak coś. I z tego co widzę, jeszcze mogę dorzucić dwa razy więcej furnace'ów, bo jak widzicie, no, to się aż tak szybko tutaj nie rusza. Myślę, żeby było dobrze, gdybym dorzucił jeszcze dwa razy tyle. Czyli sobie zrobimy blueprint. I sobie zrobimy blueprint od
tej strony, a muszę uwzględnić razem te. To będzie tak. Ok, wszystko jest cacy. 50 tych, 8 tych, 100 tych, dobra. I będziemy stawiać blueprint tu. Tak, tutaj. Dobra, to wywalimy to na razie. I blueprint, nie ten, ty. I 50 jest, to musimy tu postawić, a to jest nierówne. Dorzucę po prostu dwa te, żeby to było w ten sposób. Hops. Okej. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. I dorzucimy jeszcze dwa. Raz, dwa. No i teraz na pewno stal będzie no dosyć... No będzie jej dosyć dużo. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Za chwilę zobaczymy. Tylko potrzebuję jeszcze podajniki, które za chwilę do mnie przylecą. Jeszcze zrobię tylko to, żeby na całej długości mieć ten. Ciebie wywalę i postawię cię na górze. Jak widzicie, no produkcje teraz są dosyć bardzo zwiększane, bo będzie to, jest to wymagane. I raczej się nie będę musiał obawiać o ataki. Dobra, jak to tu wygląda? Wszystko działa? Czemu ty nie działasz? A, bo nie masz tych podajników. Ale to wszystko zostanie postawione już automatycznie. Super. Jeszcze tu, na końcu. Jestem w zasięgu, jestem. Jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o... Radar! Potrzebuję radar. Radar, 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 radar. I jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o... zużycie tego? Lepiej, żeby zużywało więcej, ale było wszystko zużywane, niż żeby nie zużywało. Tak naprawdę można powiedzieć, że no wykorzystałem cały potencjał tego złoża na tworzenie stali, więc to jest ok. Nie musiało być tyle tego, ale jest dobrze. I jeszcze tylko tu. I jeszcze tylko tu. Tu i tu. Ok. To złoże sobie zapiszemy tutaj, żebym miał podgląd. Ok. I to bardzo szybko minie. To jest już wyczerpane. To już jest wyczerpane. Mamy węgiel, ruda żelaza. Ruda żelaza ta. To jest. Bodajże. To jest NW. To tak, to jest ta. Nie ma tu tego żelaza za dużo, więc trochę się martwię tym. Jeszcze gdzieś jest żelazo tutaj? Nie? Jest na górze tutaj. Mam 4 miliony 600. To będzie bardzo, bardzo potrzebne, ale nie będzie trudności ze zdobyciem tego, bo mamy tutaj już tory. Nice. Oh. W końcu mamy stal, mogę powiedzieć. Bardzo fajnie. Oj, bardzo fajnie. Wszystko tu ładnie jest wykorzystane. Pełne niebieskie belty. Co tu powiedzieć? A wszystkie te działają? Tak. Wszystkie piece działają. I nadal nie wyciągam całego czerwonego belta. Wow. Cóż,
No i oczywiście teraz nie mam kopru z jakiejś przyczyny. Nie, mamy tutaj pełne belty kopru, ale nie ma kopru. Znaczy, widzę już przyczynę. Mamy za mało pociągów. To jest przyczyna. Będziemy musieli dorzucić kilka pociągów do właśnie kopru. Mam to wszystko tutaj w craftingu. Powinny być... Nie, ja nie zrobiłem chyba craftingu pociągów tutaj. Zrobiłem czy nie? Nie. A to źle. Chcę. Crafting pociągów jest, no... przydatny. Czyli będę potrzebował stal. Dobra. Niech będzie po prostu lokomotywa i wagony. Boom, boom. Co tu jeszcze jest potrzebne? Silniki. I niebieskie te. Zielone te. Dobra. Tu jeden i tu jeden. To było przydatne. To będzie przydatne. Ale ładnie lecą. O ja. Dorzucimy kilka pociągów do kopru. Koper tutaj działa, ale jest za mało. O! O! Widzę większy problem. No to będzie trzeba zrobić chyba. Bo ten. Wykopaliska. Górnictwo bazujące na botach. Będzie to lepsze. Dużo lepsze. No to pokażę w następnym odcinku, jak będzie właśnie takie coś wyglądało. Jeżeli zrobimy to całe, to na botach. Będzie ich dużo. Oj, będzie ich dużo latać tutaj. Ale jest to wskazane. No bo jak się skończy jedna strona, no to wtedy są takie sytuacje. Ale jak będziemy to robić na botach, to nie będzie takiego czegoś, że no ta strona teraz otrzymuje tyle i to jest słabe. Nie, to jest niefajne. Przez to pociąg czeka, aż tutaj to... No, tutaj czekają pociągi, aż to się wypełni. Można to łatwo naprawić tym, że to ma czekać, aż wagony się wypełnią. Albo minie jakiś tam czas. Ale... Teraz ty się napełniasz. Więc to ogólnie będzie tyle na ten odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i w następnym odcinku zrobimy coś w końcu z tymi nieszczęsnymi czerwonymi płytkami. To są najgorsze płytki, jakie można, z jakimi się trzeba męczyć tak naprawdę. I zrobimy tutaj chyba też na botach to, produkcję tego. Koper! Tak więc na razie, trzymajcie się, pa!